Nie widzicie mnie słabo, nie widzicie mnie. Ale widzę, Szanowni Państwo, w roku 1988 referuje się do mnie. Krzysztof Jakubowski. W historii opinii dotyczącej stronie rządu zarządowego zamierzenia inwestycyjnego Ciuncy Plusa w Krakowie, paragraf pierwszy, opinie się negatywnie wniosek o ustalenie warunków zarządowych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego rodzinnego na działce 37, obręb 14, kowarza Ciuncy Plusa w Krakowie. Uzasadnienie. Zasadnicze zastrzeżenia budzi próba lokalizacji na budowę budynku w istniejącym obiedzie narzącym do winy za 32 wieku. Tego rodzaju wygęszczenie istniejącej od kilkudziesięciu lat zabudowy nie powinno mieć miejsca. Budynek ten ma ponadto zawyżone udawalki i charakter wielorodzinny. Trudno też wyobrazić sobie otoczenie komunikacyjne jego kilkunastu mieszkań z ulicą Tusa przez wąski przesył pomiędzy budynkami 37 i 39. No jeszcze tak mogę dodać, że ta działka ma 8 alów, że w ustalonej zwartej zabudowie na każdej działce, która ma 8 alów, jest teoretycznie możliwe zawinienie domu. Każdy będzie chciał wystawić dom. No i co będzie wtedy? To jest tam bez odpowiedzi może być. Trudno się w którym miejscu tam budzi. Trzecia otwocza. Po prawej stronie. Odskrzyżowania. Trzeci idą po prawej stronie. Otwocza po lewej stronie. Tak, po trzeciej ulicy. I do trzeciej. Jadąc od otwocza po lewej. Jadąc od otwocza, trzeci po lewej. Trzeci po lewej, jadąc po lewej. Otwocza jadąc z Torusa, trzeci od lewej. Jeżeli się nie mylę, to jest własność Mikołaja Budzanowskiego. I to jest czas. Szanowni Państwo, jeżeli tam mieli Sonikowi błąd, to na pewno jest własność. Nie ma tego w materiałach i również nie zjadł się w żadnym mieszkaniu, próbując przekonać komisję administracji co do pomysłu. Mam takie pytanie, jakie to ma znaczenie, czy to jest własnością byłego ministra, czy... Właśnie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Jest to kompletnie nieistotne i było to powiedziane przeze mnie. Było to powiedziane przeze mnie w formie informacyjnej, ale mówię, nie wiem, czy się nie mylę, taka jest prawda. I proszę, żeby nie brać tego argumentu pod uwagę w głosowaniu i żeby żaden z nas. Sztabujmy tej informacji. My się niekoniecznie boimy. Tak, tylko szybko odnośnie właśnie głosu mieszkańców, to akurat zasięgnąłem tam opinii i tam jednak ludzie są przeciwni temu, więc... Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałę, stałem się tam.